18.30, Piotr Kieraga, witam i zapraszam na główne wydanie informacji Telewizji Republika. Hasło wyborcze Prawa i Sprawiedliwości to bezpieczna przyszłość Polaków, poinformował dziś wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński. Polska uznaje za akt wrogi wszelką obcą ingerencję w polski proces wyborczy i będzie ją zdecydowanie zwalczać, głosi uchwała przyjęta przez Sejm. Rosyjski wywiad planował atak terrorystyczny w Polsce, donosi The Washington Post. Rozbita przez ABW siatka szpiegowska miała próbować wykoleić pociąg z dostawami broni dla Ukrainy. Prezes Jarosław Kaczyński przedstawił hasło wyborcze Prawa i Sprawiedliwości – bezpieczna przyszłość Polaków. Według partii rządzącej to właśnie w sferze szeroko rozumianego bezpieczeństwa obywateli należy szukać tematów nurtujących społeczeństwo i szans na kolejne wyborcze zwycięstwo. Aleksander Wojak. Hasło zostało zaprezentowane przez wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego w siedzibie partii na ulicy Nowogrodzkiej w obecności premiera Mateusza Morawieckiego, marszałek Sejmu Elżbiety Witek i byłej premier Beaty Szydło. Co to znaczy bezpieczna? Otóż jest wiele rodzajów bezpieczeństwa. O tych najważniejszych wspomnę. Pierwsze bezpieczeństwo, dziś szczególnie aktualna sprawa, to jest bezpieczeństwo militarne, bezpieczeństwo, które chroni nas przed atakiem zbrojnym. Pod hasłem Prawa i Sprawiedliwości kryje się również bezpieczeństwo ekonomiczne oraz energetyczne Polaków. Myśmy w ciągu ostatnich lat, w ciągu tych 8 lat doprowadzili do tego, że dzisiaj Polska jest energetycznie bezpieczna. Nie może być szantażowana poprzez dostawy albo brak dostaw energii, albo podnoszenie cen energii na bardzo dużą wysokość, jest państwem pod tym względem niezależnym. Do wyborów parlamentarnych zostało 58 dni. Nie ma czasu do stracenia, więc Prawo i Sprawiedliwość jeszcze dziś rusza w trasę po Polsce z nowym hasłem. Przygotowujemy ten program na bazie rozmów z Polakami, czyli ten pierwszy etap kampanii, który koncentrował się na naszych spotkaniach, rozmowach, o tym, co już zrobiliśmy, ale też słuchaliśmy bardzo uważnie, czego teraz oczekują Polacy, jakie są ich obawy, jakie są ich nadzieje na to, że będą realizowane konkretne projekty, nawet w ich najmniejszej okolicy, tam gdzie mieszkają, gdzie żyją, tak żeby każda miejscowość, nawet ta najmniejsza, miała swoje szanse. W tym tygodniu poznaliśmy listy wyborcze Koalicji Obywatelskiej oraz Paktu Senackiego. Dzisiaj o swoich listach zdecydowała nowa Lewica. 920 osób na listach. Parytet 50-50, jeżeli chodzi o kobiety i mężczyzn. W tej chwili wiemy jedną rzecz. Idziemy po to, żeby wygrać. Idziemy po to, żeby wygrać Polskę. Żeby razem z nami, naszymi partnerami na opozycji, to znaczy trzecią drogą, to znaczy Koalicją Obywatelską, wywalczyć dobro dla naszego kraju. Jesteśmy przygotowani do tej walki. Na listy wyborcze Prawa i Sprawiedliwości będziemy musieli jeszcze poczekać. Na pewno chcemy, żeby te nasze listy były obsadzone kandydatami, którzy mają wysoki poziom zaufania społecznego. Chcemy obsadzić na tych listach ludzi, którzy są sprawdzeni, zaprawieni w boju, bo to najważniejsza kampania od 1989 roku. Kampania, która będzie decydowała o przyszłości Polski na lata. Przed wyborami odbędzie się jeszcze jedna konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Szczegóły dotyczące wydarzenia są owiane tajemnicą. Rzeczywiście we wrześniu planujemy konwencję programową Prawa i Sprawiedliwości. Program właściwie już jest ukończony pod kierunkiem naszego lidera, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Wówczas nastąpi jego prezentacja głównych założeń, głównych celów i planów, jakie chcemy zrealizować w kolejnej kadencji. Ten program został wydyskutowany z Polakami w różnych podczas różnych spotkań, pikników, które odbywaliśmy. 15 października w dniu wyborów odbędzie się ogólnokrajowe referendum. Dwa z czterech pytań referendalnych również będzie dotyczyć bezpieczeństwa Polaków. Aleksander Wojak, Telewizja Republika. Sejm przyjął uchwałę w sprawie obcej ingerencji w wybory. W dokumencie przygotowanym przez posłów Prawa i Sprawiedliwości stwierdzono, że działania, jakie podejmują czołowi unijni politycy, m.in. przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej Manfred Weber, wypełniają znamiona niedopuszczalnej ingerencji obcego państwa.
Konrad Chmioła. Rzeczpospolita Polska wszelką obcą ingerencję w polski proces wyborczy uznaje za akt wrogi wobec państwa polskiego i będzie ją zdecydowanie zwalczać. Za przyjęciem uchwały głosowało 234 posłów, przeciw było 175, a od głosu wstrzymało się 10. Głosowanie poprzedziła burzliwa debata. Kto płaci, ten wymaga. No nie po to Konrad Adenauer Stiftung płaci za m.in. organizację kampusu Rafała Trzaskowskiego, aby tutaj w tej chwili nie pojawił się Sławomir Nitras, który mówi niemieckim głosem. Wy nawet nie udajecie, wy stoicie murem za Niemcami. Proszę państwa, zwracam się do Polaków. Nie mamy wrogów wśród naszych sojuszników. Nie mamy wrogów wśród krajów, które stworzyły najlepszy projekt polityczny jak do tej pory Unia Europejska czy NATO. Ale mamy wrogów na wschodzie. Na początku sierpnia szef Europejskiej Partii Ludowej zarzucił Polsce łamanie praworządności. Manfred Weber zaznaczył, że przestrzeganie wartości demokratycznych jest warunkiem do dalszej współpracy na forum Unii Europejskiej. Każda partia musi zaakceptować państwo prawa. To jest zapora przeciw przedstawicielom PiS-u w Polsce, którzy systematycznie atakują państwo prawa i wolne media. W tych trzech zasadach się nie zachwiejemy. Kto to akceptuje, może być demokratycznym partnerem, konkurentem, politycznym konkurentem, ale demokratycznym partnerem. Wszyscy inni, którzy tego nie przestrzegają, jak niemiecka AfD, jak Le Pen we Francji albo PiS w Polsce, są naszymi wrogami i będą przez nas zwalczani. Mamy do czynienia z sytuacją, chciałbym powiedzieć, bezprecedensową. Manfred Weber, który nie kryje swoich sympatii do Donalda Tuska, atakował Prawo i Sprawiedliwość również wcześniej. W czerwcu tego roku przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej wskazał, że jego ugrupowanie jest jedyną siłą mogącą zastąpić PiS w Polsce. Poparcie kogoś jest czymś zupełnie normalnym. Ale mówienie, że będzie się budowało zaporę ogniową, mówienie, że się będzie kogoś zwalczać, mówienie, że chce się zastąpić konkretną partię wybraną przez obywateli w konkretnym kraju, to jest już przekroczenie granic. W przyjętej wczoraj uchwale podkreślono, że począwszy od roku 2015 rząd Rzeczypospolitej Polskiej doświadcza nieustających ataków ze strony ugrupowań dominujących na unijnej scenie politycznej. Pani Ursula von der Leyen namaszcza Donalda Tuska i mówi: Donald, wracaj do kraju, zostań premierem. Wraca do Polski po to, aby realizować określony plan. Plan, który nie jest pisany tutaj w Polsce, w Warszawie, ale plan, który został napisany w Niemczech, w Berlinie, w Brukseli. W 2007 roku w Lizbonie podjęto decyzję o podziale kompetencji w Unii Europejskiej, by zagwarantować państwom suwerennym możliwość samostanowienia. Natomiast Bruksela notorycznie próbuje wyłamać się z podjętych wówczas postanowień. Na przykładzie tego Qatargate mogliśmy to zaobserwować. Państwa, które miały do tego środki, po prostu korumpowały niektórych europarlamentarzystów, którzy mieli realizować i przekonywać do realizowania interesów, ale nawet nie konkretnego państwa Unii Europejskiej, tylko kogoś już zupełnie obcego. Konstytucja w artykule 4 jednoznacznie stanowi, że władzę zwierzchnią w Rzeczpospolitej sprawuje naród i tylko on może decydować o tym, kto zostanie wybrany. Ingerencja z zewnątrz, tak jak tutaj mamy wiele takich przykładów, ale ostatnio już te wypowiedzi Manfreda Webera, to one przekroczyły wszelkie granice. W Parlamencie Europejskim największą ilością mandatów dysponuje Europejska Partia Ludowa, do której oprócz niemieckich chadeków należą m.in. eurodeputowani z PO i PSL. Zagrożenie wynika raczej z używania instrumentów wpływu na sytuację w Polsce, instrumentów materialnych, przede wszystkim manewrowania finansami Unii Europejskiej poprzez odmawianie należnych Polsce sum. To może zrobić partia IPP? Myślę, że milczeć. Partia IPP nie powinna ingerować w sprawy wewnętrzne absolutnie żadnego państwa członkowskiego, nawet jeśli sympatyzuje z określonymi ugrupowaniami. W projekcie uchwały stwierdzono, że próba ingerencji w proces wyborczy jest sprzeczna z wartościami europejskimi, zasadą demokracji i suwerenności narodowej. Konrad Chmioła, Telewizja Republika. Według dziennikarzy amerykańskiego dziennika Washington Post, rosyjski wywiad wojskowy GRU próbował przez internet budować sieć agentów mających trudnić się sabotażem, by zakłócić dostawy broni na Ukrainę. Na celowniku była m.in. polska infrastruktura krytyczna, koleje, porty i energetyka.
W Polsce pojawiły się ogłoszenia o pracę dla osób rosyjskojęzycznych. Polegała ona na rozpowszechnianiu prorosyjskiej propagandy w imieniu anonimowego pracodawcy. W następnej kolejności zrekrutowani otrzymywali zadanie zbierania danych wywiadowczych w polskich portach morskich, umieszczania kamer wzdłuż linii kolejowych i ukrywania urządzeń śledzących w ładunkach wojskowych. Potem w marcu nadeszły zaskakujące nowe rozkazy wykolejania pociągów przewożących broń na Ukrainę. Tajemniczym pracodawcą była rosyjska agencja wywiadu wojskowego GRU. Udaremniona operacja stanowiła najpoważniejsze rosyjskie zagrożenie na terytorium NATO od czasu rozpoczęcia przez Moskwę inwazji na Ukrainę w zeszłym roku. Celem Rosjan było zakłócenie korytarza dostaw broni przez Polskę, którym przechodzi ponad 80% sprzętu wojskowego dostarczanego na Ukrainę. Rosjanie stosują metodę taką, aby utrudnić bezpośrednie później powiązanie tego typu akcji z ich reżimem, ale trzeba mieć świadomość, jaki charakter ma reżim putinowski, kim jest Putin, żeby wiedzieć, jakiego typu instrumenty wykorzystują do działań skierowanych przeciwko kluczowemu państwu, nie tylko na wschodniej flance NATO, ale kluczowego z punktu widzenia toczonej przez Rosję wojny, a przypominam, czy jest największa wojna od zakończenia II wojny światowej, której konsekwencją jest radykalna zmiana geopolityczna Europy, przekładająca się wręcz w tym wymiarze globalnym. W związku z tym zniszczenie czy też sparaliżowanie kluczowych elementów logistycznych państwa, na przykład właśnie poprzez wysadzanie linii kolejowych lub wykolejanie transportów z bronią, było i jest oczywistym celem aktywności rosyjskich służb. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro przedstawił założenia kolejnego elementu reformy wymiaru sprawiedliwości. Nowe przepisy gwarantują niezależność prokuratorom w stosunku do przyszłych ministrów sprawiedliwości, prokuratorów generalnych, kimkolwiek by oni nie byli. Zmiany te są oceniane przez Komisję Europejską jako krok we właściwym kierunku, mówił minister Ziobro. No jest pytanie, skąd ten rozjazd między Platformą a Komisją Europejską, między Tuskiem a Brukselą i Weberem, tak? Bo tam Weber zawiaduje tymi, pani von der Leyen, komunikatami i przekazami dnia. Komisja Europejska w sposób brutalny, całkowicie nieuzasadniony, przy ogromnym wsparciu totalnej opozycji, atakuje rząd i Zjednoczoną Prawicę, że my rzekomo upolityczniamy prokuraturę. To jest nieprawda. Ale Komisja Europejska podjęła działania, szykując się na kolejne prawne akcje i sankcje wobec Polski, że nie gwarantujemy pewnej niezależności prokuraturze. Więc te zmiany, które teraz Komisja Europejska pozytywnie ocenia jako krok we właściwym kierunku, służą temu, aby odebrać pretekst Brukseli do kolejnych ataków na Polskę. I są jakby reakcją na to, co Bruksela wcześniej zamierzała zrobić. Stany Zjednoczone zatwierdziły wysłanie myśliwców F-16 na Ukrainę z Danii i z Holandii zaraz po przeszkoleniu pierwszych ukraińskich pilotów. W okolicach Bachmutu trwają zacięte walki w ramach ukraińskiej kontrofensywy. Tymczasem prezydent Zełenski dziękuje Zachodowi za pomoc militarną i zapowiada całkowitą wymianę kadry zarządzającej wojskowymi biurami rekrutacji. Ukraina odzyskała kontrolę nad częścią terenów wokół Bachmutu. Łącznie w Donbasie ukraińska armia wyzwoliła ponad 40 km2 i około 20 km2 na południu kraju, w pobliżu Berdiańska i Melitopola. Walki o Bachmut, strategiczne miasto, to jeden z najbardziej krwawych epizodów inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Rosjanie walczyli o zdobycie miasta od sierpnia 2022 roku do 20 maja 2023 roku, kiedy to obrońcy miasta wycofali się. Teraz ukraińska armia prowadzi skuteczną kontrofensywę. MSW opublikowało materiał filmowy przedstawiający walki w wiosce Kliszciwka, kilka kilometrów na południe od Bachmutu, która wcześniej została uznana za zajętą przez Rosjan. Waszyngton daje zielone światło na wysłanie Ukrainie wielozadaniowych samolotów bojowych F-16, które obecnie są w posiadaniu holenderskich i duńskich sił powietrznych. USA przyspieszą procedurę tak, by maszyny mogły być przekazane zaraz po tym, jak pierwsza grupa ukraińskich pilotów przejdzie szkolenie, ale na razie nie została ujawniona żadna konkretna data. Rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy Yuri Ichnat powiedział, że sprawa ruszyła z miejsca, ale F-16 nie zostaną przekazane do końca tego roku. Koalicji dążącej do przekazania Ukrainie samolotów
lotów przewodzą Holandia oraz Wielka Brytania. Pierwsze z tych państw wymienia swoją flotę F-16 na nowocześniejsze samoloty, a drugie deklaruje pomoc w szkoleniu. Gotowe do przekazania swoich maszyn są też Dania, Belgia i Norwegia. Obecnie nie ma dokładnych informacji, ile w sumie F-16 trafi w ręce Ukraińców, jednak Haga i Kopenhaga, zdaniem ekspertów, mogłyby przekazać około 30 samolotów. Dzisiaj chciałbym wspomnieć o naszej współpracy z Niemcami. Stopniowo wprowadzane są w życie nasze umowy. Dwie nowe wyrzutnie Iris-T zostały dostarczone na Ukrainę. To potężny i bardzo potrzebny system obrony powietrznej. Dziękujemy Niemcom za pomoc w ochronie nas przed rosyjskim terrorem. Dzisiaj w ramach dekretu prezydenckiego weszła w życie decyzja Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony w sprawie wyników kontroli komisarzy wojskowych i pracy centrów rekrutacyjnych. Cały zespół zarządzający ma zostać wymieniony. Teraz pracą terytorialnych centrów rekrutacyjnych będą zarządzać ci, którzy naprawdę przeszli przez operacje bojowe, dzięki czemu rozumieją, jak i kogo należy wybierać do naszych sił obronnych i bezpieczeństwa. Terytorialnych centrów komplektowania. Bojaty się. To normalne. Boisz się? To normalne. Poznanie swojego strachu jest siłą. Potrzebujemy silnych. Uaktualnij swoje dane w centrum rekrutacyjnym. Siła pokonuje strach. Siła przemaga strach. Boisz się? To normalne. Poznanie swojego strachu jest odwagą. Potrzebujemy odważnych. Odwaga to pokonanie strachu. Uaktualnij swoje dane w centrum rekrutacyjnym. Onowuj dane w TCK. Możliwość przemaga strach. Dziś w nocy przez Polskę przeszły burze i nawałnice. W związku z usuwaniem skutków silnego wiatru i ulew Straż Pożarna otrzymała w całej Polsce łącznie blisko 1200 zgłoszeń. Ostatnie dni to bardzo dużo interwencji związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru, a także opadów deszczu, czyli podtopienia ulic, budynków, piwnic, również wezbrania wody w rzece, szczególnie na południu kraju, po intensywnych deszczach i takich interwencji na wczoraj. Strażacy odnotowali 1178, najwięcej na Śląsku. Województwo śląskie to jest blisko 300 interwencji, dolnośląskie 230 i opolskie 200. Również Podkarpacie, Mazowsze i Warmia i Mazury. Tutaj też bardzo duże intensywne opady deszczu związane właśnie z frontem burzowym. Te ostrzeżenia są cały czas z nami, bo na piątek również w całym kraju pierwszy stopień ostrzeżenia przed burzami z gradem, więc ta dynamiczna pogoda obok upałów, tak, mamy jeszcze burze. Sprawdzajmy prognozę pogody i obserwujmy niebo, to jest taka najlepsza rada i nie chowajmy się przede wszystkim pod drzewami. Na koniec jeszcze Kanada. 20 tysięcy mieszkańców Yellowknife, stolicy terytoriów północno-zachodnich i największego miasta na tym obszarze, zostało objętych nakazem ewakuacji w związku z pożarem, który zagraża miastu. Przyprowadziliśmy się do Yellowknife w 1976 roku. Nigdy nie widzieliśmy takich pożarów. Organizacja jest bardzo dobra. Wiele osób wyjechało wczoraj rano, zanim jeszcze nadszedł nakaz do ewakuacji. Powiedziałbym, że teraz jest tam trochę surrealistycznie. Wiadomość o ewakuacji dotarła do nas niespodziewanie. Pojawiło się pytanie, jak wszyscy się wydostaną. Nie mamy samochodu, więc myśleliśmy, że polecimy lotem ewakuacyjnym, ale okazało się, że są wolne miejsca na lot komercyjny, więc skorzystaliśmy z niego. Nikt nie przewidywał czegoś takiego na taką dużą skalę. To bardzo stresujące. W Yellowknife pozostało jeszcze wiele osób, które są przerażone. Tuż przed moim wyjazdem na lotnisko ewakuowano kolejną grupę osób. Nigdy czegoś takiego nie widziałam. Miasto Calgary otworzyło centrum recepcyjne dla osób ewakuowanych z Yellowknife, aby zapewnić im dostęp do zakwaterowania i innego wsparcia, którego potrzebują. Zobowiązaliśmy się udzielić pomocy nawet 5000 osobom w znalezieniu schronienia w związku z trwającą na północy walką z pożarami. Ogień znajduje się obecnie 15 km na północny zachód od Yellowknife. Jeśli nie spadnie deszcz, pożar może dotrzeć do miasta w sobotę. W położonej nad Pacyfikiem prowincji Kolumbia Brytyjska, która w tym roku borykała się już z pożarami, wydano ostrzeżenie w związku z sytuacją pożarową. W Yellowknife setki ludzi ustawiły się w kolejce przed budynkiem szkoły średniej, czekając na transport na lotnisko, z którego samoloty ewakuują mieszkańców do sąsiedniej prowincji Alberta. Kanada boryka się obecnie z ponad 1000 pożarów. Przyczyniły się do
nich wysokie temperatury i w konsekwencji rekordowa susza. Jak dotąd w 2023 roku ogień spustoszył 134 tysiące km kwadratowych Kanady. To więcej niż 1/3 powierzchni Polski. Ewakuowano blisko 200 tysięcy osób. Więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata w naszym portalu tvrepublika.pl. Za chwilę sport i pogoda. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.